Zagłębie Lubin odwiedziło kolejne miasto na drodze swojego turu. Tym razem w zabawie futbolowej bawiło się Polkowice. W mieście kopalni zmierzyło się 12 ekip, które walczyło o prym przez najbliższy rok właśnie w Polkowicach. Chłopaki, na co dzień jeździcie za Zagłębiem, a tym razem Zagłębie do Was przyjechało. No tak, tym razem my mieliśmy okazję zorganizować turniej razem z klubem. Udział wzięło ogólnie 10 drużyn. Myślę, że wynik jest zadowalający, bo nie mieliśmy, znaczy mieliśmy zbytnio czasu, ale zbytnio tego, że tak powiem, nie nagłaśnialiśmy, tylko po prostu zrobiliśmy to w wąskim gronie wśród znajomych i tak jakby kibiców. Kibice i razem ze znajomymi, którzy myślę, że zrobili pozytywną atmosferę dzisiaj na boisku i wokół boiska. To na pewno, bo tak naprawdę było widać, że się znacie i nie było takiego chamskiego grania, tylko jak coś nie wychodziło, piątka i gramy dalej, jedziemy, czyli taka jedna wielka kibicowska rodzina. No tak, akurat tutaj większość drużyn gra ze sobą na co dzień, albo się umawiamy w tygodniu, albo na weekend zawsze po pracy, albo po szkole, to każdy na co dzień ze sobą gra po prostu, dlatego to tak zostało zorganizowane, że nikt, nie było żadnej agresji, ani nic, po prostu każdy się zna na co dzień, no Polkowice nie są duże. No nie są duże, ale tak naprawdę tych ekip się zebrało i piłkarzy trochę się przewinęło przez te spotkania. No nie jest to tajemnicą, że dużo osób z Polkowic jeździ na Zagłębie, więc chętnych było jeszcze więcej. Ogólnie miało być 14 drużyn, ale stwierdziliśmy, że nie wyrobimy z czasem i nie było sensu po prostu, żeby wyszło jakieś zamieszanie niepotrzebne. Kibiców, którzy na co dzień dopingują miedziowych na stadionie, odwiedzili tym razem Adrian Błąd i Paweł Oleksy. Jest zacięta rywalizacja, tutaj wszyscy przeżywają troszkę ten turniej, widzę, wszyscy, taka jest mega napinka na każdy mecz, także widzę, zdrowa, fajna rywalizacja i na pewno fajna zabawa. Jest takie spięcie na każdym spotkaniu, ale też widać znajome twarze, bo to są kibice, których widać także tak naprawdę na stadionie Zagłębia. No tak, no ja tu spotkałem już dużo znajomych twarzy, także miło, że oni też biorą udział w takich... prawie bramka, kolejna. Fajnie, że biorą udział w takich turniejach. Wszystkim jest to fajny turniej zorganizowany przez Zagłębie. Jak najwięcej takich turniejów, bo na pewno nasi kibice chcą brać w nich udział. Tak jak widać dzisiaj jest dużo drużyn, zacięta rywalizacja i na pewno w każdej miejscowości, gdzie robicie taki turniej, jest to brane tak samo jak tutaj. A ty jak się czujesz tak jakby po drugiej stronie boiska? Teraz ty się wcieliłeś w rolę kibica, coś tam krzyczysz do chłopaków, grajcie szybciej, jak wam to idzie, czy nie? Nie, ja tylko obserwuję, nie. Oni sami widzę, dopingują się, także niepotrzebne jest im nic z boku, tutaj, tak jak mówię, zacięta rywalizacja, każdy chce wygrać, widać to i ja tylko jestem obserwatorem dzisiaj. A rywalizacja rywalizacją, a powiedz mi, ty brałeś kiedyś udział w takich turniejach, na pewno? Mieliście taką swoją paczkę, której jak waliliście jak w dym, jak było coś organizowane, to gramy. Było tak? No to znaczy na pewno, no w Lubinie były organizowane dzikie drużyny zawsze, także czy to w lato, czy to w zimę na hali, także zawsze się brało w nich udział. Nie siedziało się przed komputerem czy w domu, tylko szło się z chłopakami na takie turnieje. Na pewno była to też świetna zabawa, przede wszystkim atrakcja sportowa, no ruch fizyczny to jest na pewno taki akcent tych zawodów. A jak to było? Adi Błąd zaczynał na ławce, czy w pierwszym składzie w takich turniejach? Nie wiem, nie dawałem się, zawsze grałem z starszymi kolegami, ale nie dawałem się, to ja byłem rozgrywającym tych zawodów. Jedź z tym, jedź! Mateusz gra, Kuman gra! Paweł Oleksy, obrońca KGHM Zagłębia Lubin. W turniej dzikich drużyn grałem, ale prędzej na hali, bo jeszcze Orlików nie było wtedy. Ja w okolicach Wałbrzycha, także do Wałbrzycha jeździliśmy z kolegami też, zapisywaliśmy się na takie turnieje i próbowaliśmy swoich sił. Różnie bywało, ale jak wiadomo, cieszyły takie turnieje. A co najbardziej cieszyło? Jak byliście tacy mniejsi, to takimi fizycznie dobrymi zawodnikami mieliście grać i udało się wygrać, to was to wam radość sprawiało największą? Tak, to była chyba największa uciecha, jak ze starszymi zawodnikami, którzy tam próbowali jakoś, jak była na przykład młodsza kategoria wiekowa i dostać się do tego turnieju właśnie z młodszymi, żeby rywalizować, a myśmy ucierali im nosa i wygrywali z nimi, także to na pewno była frajda. Jakim byłeś zawodnikiem w młodości? Raczej takim typem grającym z przodu, sępa, czy może szukałeś swojego szczęścia gdzieś tam w obronie, w środku? Jakim byłeś takim typem na takich turniejach? Na turniejach raczej nie grałem w obronie, tylko właśnie gdzieś z przodu, tak bardziej w środku pola. Wiadomo, chłopaki jeszcze z wioski graliśmy razem, także
dużo piłek grali na mnie i starałem się strzelać bramki i rozgrywać, także tą grę brać na siebie. Ale różnie bywało, tak jak mówię. Ale strzelałem jeszcze dużo bramek wtedy jeszcze, jak graliśmy na takich turniejach młodych, także fajne uczucie to było. A to jeszcze tak na koniec, masz jakieś wspomnienia z takich turniejów? Coś ci tak utkwiło w pamięci? Masz jakiś w ogóle taki turniej w głowie? Czy w ogóle były takie turnieje jak ten? Raczej na takim turnieju nie byłem, także organizacja była dużo gorsza i po prostu przychodziło się pograć i to było najważniejsze. Nie było jakichś dodatkowych atrakcji czy czegokolwiek. Każdy chciał przyjść i po prostu jak najlepiej wypaść w turnieju i przede wszystkim pograć. I każdy, nawet jak kończył się jeden mecz, to z chęcią od razu się weszło na drugi. Nie czuć było wtedy zmęczenia i można było grać cały czas, także nie mam jakiegoś który szczególnie wspominam. Chociaż może jeden w Wałbrzychu, jak byliśmy właśnie z chłopakami z Czarnego Boru, to mieliśmy 8 miejsce na dość dużo drużyn, także to był taki nasz mały sukces. W wielkim finale zmierzyły się ekipy Szybkiej Kiwki i zespół FC Komory. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1 i o ostatecznym zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Powoli staje się tradycją, że te ostatnie spotkania podczas naszych turniejów są niesamowite. FC Komory zwycięzcami turnieju w Polkowicach. Nie była to łatwa tak naprawdę, nie był to łatwy turniej, nie była to łatwa wygrana. Tak, przeciwnicy byli bardzo trudni. Ale daliśmy radę, 2 mecze pod koniec żeśmy wygrali, jakoś poszło. No dobra, ale tak naprawdę FC Komory, czyli tak naprawdę Komorniki, gracie tam w swoim zespole, to był dla was taki trening, próba zgrania, czy to tak raczej zebraliście się po pracy, żeby sobie spędzić miło czas? Niektórzy osoby grają w LZS-ie Komorniki w B-klasie, ale tak to teraz się żeśmy zebrali na ten turniej. Czyli co, jak będzie na przykład kolejny turniej w Rudnej, w Rzeczycy, to wbijacie? Jak będzie taka możliwość, to na pewno. Dla zwycięzców przygotowane były wyjściówki na mecz z Koroną Kielce, ale ja tam słyszałem, że macie karnety na Zagłębie. Jeździcie regularnie? No ja się staram z bratem jeździć i z paroma osobami, ale tu parę osób nie ma karnetów, to dla nich będą te bilety. Dziękujemy Polkowicom, że jesteście z nami. Widzimy się na stadionie Zagłębia podczas meczu z Koroną Kielce. W końcu mieliśmy okazję tutaj zagościć u siebie piłkarzy. Dwóch, tym razem był Adrian Błąd i... Zagłębie! 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 Zagłębie!